Czego brakuje nam najbardziej podczas pandemii? Najbardziej brakuje nam kontaktu z drugim człowiekiem. Urządzania akcji charytatywnych, które co roku były organizowane przez nasz wolontariat. W obecnej sytuacji brakuje mi przyjaciół z wolontariatu, wspólnych akcji, bez maseczek, żeby widać było każdy uśmiech. Mi jako wolontariuszce najbardziej w tych czasach brakuje naszych wspólnych spotkań ze wspaniałą atmosferą, na których omawialiśmy nasze pomysły na pomoc innym. Przede wszystkim brakuje mi tego podstawowego filaru wolontariatu, jakim jest po prostu kontakt i praca z innymi ludźmi, no to co w obecnej sytuacji jest niestety niemożliwe. Tęsknię za kontaktami z innymi ludźmi, za zdobywaniem doświadczeń, zapoznawaniem ich i za taką bliskością między ludźmi. Chyba tego najbardziej mi brakuje. Brakuje mi bardzo osobistych spotkań z innymi ludźmi. Na ten okres trzeba zrezygnować z wielu możliwości wolontariatu. Mam jednak nadzieję, że gdy pokonamy wirusa, powrócimy i będziemy działać z podwójną siłą. Najbardziej brakuje mi właśnie czerpania od nich pozytywnej energii i chęci do jeszcze większego działania i angażowania się we wszystkie akcje. No ale miejmy nadzieję, że jeszcze będzie pięknie i nie jedna akcja będzie w 200% przez nas wykonywana. Właśnie w tym czasie, kiedy ten wolontariat jest bardzo mocno ograniczony, najbardziej brakuje mi takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, zabaw z dziećmi ze świetlicy środowiskowej, no czy po prostu takiej rozmowy twarzą w twarz i szczerego uśmiechu. Tęsknię za tą atmosferą chęci pomagania innym ludziom. Tęsknię za pomocą innym i ze szczerymi uśmiechami ludzi, którzy to odwzajemniają. Ciężko jest nam pomóc, ale staramy się dać wsparcie każdemu w taki sposób, jaki tylko możemy. Jest to bardzo utrudnione, ale dajemy radę. W obecnej sytuacji najbardziej tęsknię za pomaganiem, ponieważ jest to bardzo przyjemne uczucie, że dzięki mnie ktoś może być bardzo szczęśliwy. Bardzo tęsknię za pomaganiem innym i widzeniem uśmiechów w tych osób. Mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się zmieni i znowu będziemy mogli pomagać innym. Za czym tęsknię? No za tą bliskością między drugą osobą, w ogóle między osobami na wolontariacie, bo jednak jest to fajna rzecz, która mi się też bardzo podoba. Więc tak, dziękuję bardzo i do widzenia. Niestety, w tych czasach brakuje nam możliwości kontaktu z resztą członków wolontariatu oraz możliwości wyjścia i pomocy innym, więc prosimy, zostańcie w domach i noście maseczki.